Cześć, ten film będzie zupełnie inny niż wszystkie na moim kanale, obnażę przed Tobą całą prawdę o polecaniu sprzętu w internecie, o testach sprzętu zamieszczonych na YouTubie, ale zanim do tego dojdę, przedstawię Ci kilka sposobów na zarabianie na filmach na YouTube. Między innymi, jak zapewne się domyślasz, jednym z nich jest właśnie polecanie sprzętu, ale zanim do tego dojdę mały wstęp, który naprawdę warto przesłuchać. Pomijamy dzisiaj tematy wszystkich celebrytów, patocelebrytów i tak dalej, którzy zarabiają krocie na tym, że są w mediach, są popularni i wielkie koncerny wpychają im pieniądze w kieszeń, tylko po to, żeby pokazali ich markowy zegarek czy wspaniałą torebkę, żeby wszyscy inni chcieli to. Kupić. Zastanówmy się, co zwykły Kowalski, który ma swój kanał na YouTubie, czy nawet nie ma tego kanału, czy nawet nie ma strony internetowej, jak może sobie odkroić kawałek tego tortu dla siebie i spróbować, czemu smakuje. Jeżeli posłuchasz do końca, jeszcze dzisiaj będziesz mógł zarobić pierwsze złotówki e, dzięki wiedzy zawartej w tym filmie. YouTube dla mnie jest wielkim. Poradnikiem, wielką kopalnią wiedzy na rozmaite tematy. Szukasz, znajdziesz. Jak wymienić dysk w laptopie, jak położyć tapetę, jak zrobić pyszną pizzę, czy jaki sprzęt kupić. Wielu ekspertów dzieli się tutaj swoją cenną wiedzą za darmo. Kupują sprzęt, testują go, czy też otrzymują go do przetestowania. Robią te robotę za Ciebie i dzielą się testem, swoją opinią, swoim doświadczeniem, zapraszają do dyskusji. Robią to dla Ciebie za friko. No ale skoro robią to za friko, to pojawia się pytanie, gdzie jest haczyk i na czym tak naprawdę zarabiają. Zatem posłuchajmy, skąd biorą się pieniądze w kieszeni youtuberów. A także powiem Ci, na co musisz uważać oglądając różnego typu testy sprzętu, testy porównawcze. I tak dalej. Będzie o tym troszkę później, także słuchaj uważnie. Bardzo wielu ludzi dzieli się swoją fachową wiedzą na YouTubie, budując w ten sposób wizerunek eksperta. I tu dobrym przykładem może być sklep ogrodniczy, który udostępnia filmy o pielęgnacji i sadzeniu drzewek, krzewów ozdobnych i dzięki temu buduje w oczach klientów wizerunek eksperta, który doradza, jak. Posługiwać się produktami, które akurat ma w ofercie. Dzięki temu wielu klientów decyduje się na zakup w tym sklepie, nie interesując się ceną, jego umiejscowieniem czy poszukiwaniem kogokolwiek innego, z samej chociażby wdzięczności za to, że znaleźli tutaj wiedzę, której tak bardzo potrzebowali. Bardzo miłym gestem jest, jeżeli w odmentach internetu znajdziesz coś, co cię. Zainteresuje, zainspiruje lub pomoże rozłożyć skrzydła, czy też, tak jak dzisiaj, zarobić parę złotych. Bardzo miło, jeśli pod filmem chociażby zostawisz łapkę w górę lub miły komentarz każdemu twórcy na YouTube sprawia to ogromną przyjemność. Także z góry dziękuję. Skoro twórcy na YouTube dają aż tyle z siebie za darmo, to gdzie jest haczyk? Gdzie oni zarabiają? Na czym zarabiają? Skąd mają ten wyczesany sprzęt? i dlaczego mają na życie nagrywając tylko filmy na YouTubie. A więc tak, YouTube jest wielkim kanałem reklamowym. To po pierwsze. Możesz swój kanał wykorzystać jako źródło dochodu z reklam. Musisz jednak spełnić minimalne kryterium, czyli mieć minimum 1000 subskrybentów i muszą ludzie łącznie w ciągu roku spędzić 4000 godzin na oglądaniu twoich materiałów. Mi do tego wyniku jeszcze troszeczkę brakuje. Zapraszam do subskrybowania, zapraszam do oglądania. Może niedługo ten kawałek tortu będzie dzięki Tobie bliższy dla mnie. Są oczywiście warunki, które musisz spełnić, aby Twój kanał mógł się zakwalifikować do programu reklamowego. O tym oczywiście. Poczytasz sobie w odpowiednim miejscu, zakładając kanał na YouTube, masz zakładkę zarabianie i tam dużo jest wyjaśnione. Jeżeli Twój kanał zostanie zaklasyfikowany, dostaniesz do tego odpowiedniego maila. Nie będę się tutaj rozczulał nad wykluczonymi branżami, i tak dalej, i tak dalej. Szkoda na to Waszego czasu. Dzisiaj same konkrety, których nie znajdziecie nigdzie indziej. Okej, okay, co jeszcze może zrobić youtuber, żeby zarobić parę groszy? Filmy sponsorowane reklamy, testy opłacone to raczej tematy dla ekspertów, którzy w swojej dziedzinie wyróżniają się czymś i producenci polecają im przetestować jakiś sprzęt i są gotowi za to zapłacić nawet całkiem niezłe pieniądze. Dzięki temu docierają do waszych subskrybentów, do osób, które was lubią, w których wy wzbudzacie szacunek, a skoro wy wzbudzacie szacunek do siebie, automatycznie ta ten dar przelewa się też na ich produkt. I czy to za sprawą sponsorowania, czy wzmianki w filmie, czy typowej reklamy, tak to działa. Ale to nie są wszystkie sposoby zarabiania na YouTube. Osoby, które prowadzą kursy, szkolenia, tak naprawdę, niezbędne jest, aby były na YouTube. Dużą ilość wiedzy, którą mają zawartą w kursach, wiedzy konkretnej, wiedzy bardzo fachowej, sprzedają ją za duże pieniądze, ale też. Na swoich kanałach część swojej wiedzy dają w formie darmowych webinarów, dają w formie filmów, materiałów takich jak ja dzisiaj, po to, aby wzbudzić Was zaufanie, zainteresowanie do tego, aby skorzystać z, pełnej, z, pełne, z pełnego dostępu do ich wiedzy. Zapraszam serdecznie. Kolejnym fajnym sposobem na wykorzystanie filmów na YouTube jest chociażby link do Twojej strony. Jeżeli wrzucasz. Fragment wesela, czy film, który jest związany z Twoją działalnością, jest on oczywiście pozytywny. Umieszczasz pod nim link, i jakby pozycjonowanie i wszystkie profity z tym związane trafiają na Twoją stronę. Ale jest to też miejsce, w którym mogą znaleźć się dużo lepsze linki, na których możesz bezpośrednio zarobić. Zatem zajmijmy się tymi linkami, które prowadzą w inne miejsca niż Twoja strona i jak na nich zarabiać nazwijmy je fachowo linkami afiliacyjnymi. Trudno opisać to w jednym zdaniu, wiąże się zatem cała filozofia nowoczesnego marketingu. Ludzie stracili zaufanie do reklam w telewizji, bo w końcu od 40 lat reklamują ten sam proszek, który za każdym razem wszystko dopiera do białości, wszystko, wszystkich plam się pozbędziesz za jego pomocą, a mimo to co roku go Udoskonalają i staje się coraz to lepszy. Skoro za każdym razem jest wszystko wybrane idealnie, a oni co roku go poprawiają, żeby było jeszcze bardziej białe, gdzie tu logika? No, ludzie przestają już wierzyć w reklamę, przestają wierzyć w to, co leci w przerwie, w czasie oglądania telewizji, słuchania radia, czy to, co właśnie leci w trakcie filmów na YouTubie. Ta reklama dla nich powoduje rozłączenie. Nie rejestrują tej reklamy, nie zwracają na nią uwagę, pomijają, wychodzą sobie zrobić jeść, zrobić siku. Ona po prostu nie działa. Wyjątkiem oczywiście są dzieci. Dzieci są bardzo podatne na reklamę. Mam dwójkę, wiem co mówię. W trakcie, kiedy bajka jest przerywana reklamą, słyszę co chwilę, tatuś kup to, to jest fajne, tatuś my to chcemy. Niestety trochę czasu zajmuje, żeby dzieciom wytłumaczyć, że te rzeczy są tylko fajne w telewizji. A ty powiedz sam: ile razy dałeś się naciąć, kupiłeś fantastyczną, rewolucyjną rzecz w internecie, która nie była taka rewolucyjna? Ile razy dałeś się naciąć na to, że ten kolejny telefon to będzie super hit, który wszystko zmienia, a no, okazało się, że różnica jest praktycznie niezauważalna? Ile razy dałeś się Zwieść temu, że ten telewizor jest taki fantastyczny, a wcale nie jest, nie różni się niczym od pozostałych, tylko kupiłeś poprzez emocje. Emocje w reklamach też były takim nowym trendem kilka lat temu. Nie sprzedawano produktu nieopowiadanego, że, nie opowiadano, że ten samochód hamuje szybciej, ma lepsze opony, lepiej trzyma się na zakrętach i mniej spala. Opowiadano o wyborze samochodu jako o wyborze stylu życia tego kim jesteś jak bezpieczna będzie Twoja rodzina granie na emocjach. Obecnie granie na emocjach też już nam się przejadło i w modzie są właśnie inne źródła wiedzy o produktach. Rzućmy teraz temat DJ-ski, temat konsoli, temat yy, zakupu nowego sprzętu. Gdzie szukasz wiedzy? Na YouTubie. Czego szukasz? Religiwnych testów. Znajdujesz je? No tak, całą masę. W polskim internecie, w zachodnim internecie, w wschodnim internecie, na całym świecie, całą masę filmów, które testują najnowszy sprzęt znajdziesz. I co? Czy to znaczy, że masz go od razu kupić? No tak. Czy autor dostanie pieniądze za swoją ciężką pracę? Za to, że przetestował ten sprzęt, nagrał materiał, zmontował go wrzucił na YouTube i podpisał się pod nim swoim nazwiskiem? No nie, bezpośrednio od firmy nie dostanie nic, bezpośrednio od YouTube'a nie dostanie nic. Zarobi kilka złotych z reklamy za wyświetlenia na tym materiale. Ale pod filmem, jak już wspomniałem, jest miejsce na linki. Wystarczy, że zamieści tam link, link, który tak naprawdę niczym nie różni się od standardowego linku, który ułatwia ci życie. Omawiamy nową konsolę. Pod filmem jest akurat link do tej konsoli, gdzie ją możesz w bardzo dobrej cenie kupić. 99,9% 99 szans, że jest to link afiliacyjny, czyli taki, za wyświetlenie którego, za kliknięcie którego i tym bardziej za zakup, z którego autor filmu dostaje kasę. Niebawem dowiesz się, jak te pieniądze zarobić dla siebie. Spotkamy się też z linkami afiliacyjnymi na różnego typu grupach na Facebooku, stronach na Facebooku. Jak one wyglądają? Ano, prosto, pojawia się coś nowego na rynku. E, chłopaki, widzieliście nowa tutaj taka konsola? Link oczywiście wrzucony do sklepu z ofertą tego, tego sprzętu i możecie wejść, możecie kliknąć i osobie, która te informacje wrzuciła na Facebooka, wepchnąć grosik do kieszeni. Jeśli kupicie, na pewno będzie bardziej szczęśliwa niż tylko jeżeli kliknęliście, ale tu uwaga, Afiliacja jest dosyć sprytna i nie działa tylko w momencie kliknięcia. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni zwykle ta osoba wróci do sklepu i dokona tego zakupu, nadal liczy się pierwszy kontakt, który miał sklep z wami. I to wam ta kasa się będzie należała. Dzisiaj będziesz mógł uruchomić swój pierwszy program afiliacyjny i zajmie ci to parę chwil. Zaraz o tym powiem. Jest to fajny chwyt marketingowy. We filmie na YouTubie. Umawiasz jakiś produkt. Robisz jego recenzję, robisz jego test, pod filmem umieszczasz link, gdzie akurat okazyjnie można go kupić i jeszcze prawdopodobnie z jakimś tam super rabatem, ktoś klika w ten film i kupuje, i autor filmu z tego tytułu dostaje pieniążek. Bardzo prosta sprawa. Widzisz, czy, czy czujesz się zmanipulowany, czy czujesz się wykorzystany przez tego youtubera? A no nie, on tylko zrobił test. Tylko porównał jakiś sprzęt, tylko wyraził swoją opinię, on jest przecież niewinny. Ale co takie testy robią z nami? Jest to fantastyczny chwyt marketingowy, chwyt, który polega na tym, że fantastycznie poprowadzony test powoduje, że ty już widzisz siebie za tą konsolą, już widzisz zachwyt u kolegów, którzy będą zazdrościli ci najnowszego cacka. Już widzisz zachwycenie gości na parkiecie i to, że nagle jesteś dwa razy lepszy. Oczywiście, jak ochłoniesz z emocji, okazuje się, że to tak nie działa, że jednak ten rewolucyjny sprzęt zupełnie nic nie zmienia, że jednak nie ma żadnej wielkiej rewolucji jest może mała zmiana, ale czy na pewno warta wydawania tak ogromnej kasy? Postaram się na kanale zamieścić kilka filmów o tym, jak kupować dobry jakościowo sprzęt, który posłuży na lata a jednocześnie nie jest high-endowym sprzętem z najwyższej półki i kosztujący ogromną ilość pieniędzy. Jestem mobilnym DJ-em od 20 lat i grałem już na niejednym sprzęcie, testowałem niejedno rozwiązanie i coś nieco mogę o tym powiedzieć. Jeśli chcesz o tym posłuchać, zasubskrybuj, a newsy same do Ciebie będą pływać. No więc powiedzmy sobie szczerze, że afiliacja i te wspaniałe testy na YouTubie. To taki nowy chwyt marketingowy. Jeśli temat chwytów marketingowych Cię interesuje, ale interesuje Cię bardziej ogólnie, jak one działają na Ciebie w sklepie, jak one działają na Ciebie w internecie, i chcesz być bardziej świadomym konsumentem, polecam Ci książkę Dana Arieli, Potęga Irracjonalności. Link afiliacyjny znajdziesz pod filmem. I tak, link afiliacyjny. Jeśli kupisz tę książkę, o oświadczam, dostanę z tego jakąś prowizję. Jaką? Jeszcze nie wiem, ale opowiem o tym w innym materiale. Potęga irracjonalności opowiada o tym, jak bardzo jesteśmy irracjonalni w podejmowaniu uważamy racjonalnych decyzji. Wyjaśnia wiele kwestii marketingowych, które autor książki przebadał na studentach. Dan Ariely jest bardzo ciekawym profesorem z Uniwersytetu Amerykańskiego, który różne testy przeprowadza na studentach i efekty tych testów opisuje, rozpracowując różnego typu kruczki. Jak wiemy, wszystkie wielkie koncerny, wszystkie wielkie firmy żyją nie zrobienia doskonałych produktów, tylko zrobienia doskonałej reklamy. Tak jak w 2020 roku, grypa. Przegrała z koronawirusem ze względu na słaby marketing. Suchar mógł być na początku, byłoby ciekawiej, no ale już jest. Zapraszam do kliknięcia w link i zakupienia tej książki. Oglądając czujnie materiał, dowiedziałeś się już o kilku różnych sztuczkach marketingowych, o tym, że testerzy też na tych testach zarabiają, zwłaszcza kiedy kupisz przedmioty, które testują, wtedy. Dostają z tego najwięcej pieniędzy, nie znaczy to, że te filmy są złe. Każdy YouTuber ciężko pracując, rzetelnie testując, oszczędza Twój czas, Twoje pieniądze, Twoje zdrowie psychiczne i fizyczne na przetestowanie pewnych rozwiązań i podaje Ci na tacy gotowe, dobre rozwiązanie. Że na tym zarabia, to już jest druga sprawa. Pamiętaj tylko o tych ukrytych emocjach, które wzbudza. Nowa konsola, za którą chciałbyś usiąść i się popisać, że ty już masz ten najnowszy model. Nie daj się złapać pułapki marketingowe, choć i tak w niej jedną na pewno wpadłeś. A teraz w skrócie o programach afiliacyjnych, które istnieją, z których możesz bezpośrednio skorzystać, z których możesz parę złotych zarobić. Uwaga! Pierwszym takim programem afiliacyjnym, który się pojawił w latach 90. jeszcze był program afiliacyjny Amazona, który z powodzeniem działa do dzisiaj. Struktura programu jest oczywiście opisana na stronie z całymi tabelkami prowizji, dość skomplikowanymi. Jeśli Cię interesuje, w skrócie działa to w ten sposób: rejestrujesz się w programie, polecasz produkty Amazona i Amazon odpala Ci część prowizji. Jeżeli uważasz tak jak ja, że Amazon w Polsce jeszcze jest daleko daleko za Allegro, Allegro również ma podobny program jak Amazon. A zatem przenosimy się na chwileczkę do przeglądarki internetowej, wpisujemy sobie w pasek wyszukiwania, polecam.Alegro.pl i naszym oczom ukazuje się taka strona dostępna dla wszystkich pełnoletnich użytkowników Allegro. Rejestrujesz się tutaj, logujesz się tu właściwie swoim kontem z Allegro i przystępujesz do programu. Jest to banalnie proste, więc nie będę tracił waszego czasu na omawianie. Powiem w skrócie, co pan z tego będziesz miał. Jeżeli się zarejestrujesz w tym programie i będziesz polecał jakieś rzeczy sprzedawane, dostępne na Allegro, dostaniesz z tego tytułu pieniądze. W jaki sposób Allegro dzieli się? Swoją prowizją, którą dostaje za każdy produkt, który jest na Allegro sprzedawany. Nie pamiętam dokładnie, ile wynosi prowizja Allegro, czy jest to 1, 2 czy 3% od wartości sprzedanego produktu. I pewnie to jeszcze zależy od gałęzi, branży i tak dalej. Natomiast z tej, marży, z tej marży, z tego zysku, który Allegro, przepraszam, z tego przychodu, który otrzymuje Allegro ty za polecenie dostajesz 20%. Czy to dużo, czy mało, nie wiem. Jak to, jak to wykorzystać? Ano w bardzo prosty sposób. Wchodzimy sobie w Allegro, szukamy sobie sprzętu, który nas interesuje, lub całej kategorii, która nas interesuje. Wybieramy sobie, na przykład bohatera najbliższego filmu, czyli konsolę Pionier DDJ800. Klikamy. I jako członek programu korzystam z opcji udostępnij. Proszę bardzo, udostępnij ofertę w ramach Allegro. Polecam. Kopiuj link i teraz umieszczę ten link pod następnym filmem. I każdy z Was, kto chciałby wtedy kupić konsolę, która jest na tej aukcji, pozwoli mi zarobić. Jednak zarobię tylko na ludziach, którzy. Kupią tę konsolę i tylko na tej konkretnej aukcji. Czy osoba, która ją sprzedaje, będzie coś o tym wiedziała? Nie sądzę. Myślę, że po prostu będzie się cieszyła ze sprzedaży. A cała sztuczka tkwi po stronie Allegro. Tak samo i rozliczenie z nami. Proste i mam nadzieję, że wyjaśniłem parę wątpliwości. Przejdźmy dalej do pozostałych programów afiliacyjnych. Allegro i Amazon to nie jedyne programy w Polsce działa 29 niezależnych firm skupiających osoby które chcą się zareklamować w afiliacji z osobami które chcą taką reklamę umieścić u siebie lista dostępna jest oczywiście w internecie wystarczy sobie wpisać program afiliacyjny i wszystko stanie się stanie przed wami otworem i oto jesteśmy w Google, program afiliacyjny. Szukamy oczywiście wiadomości ogólne, informacje ogólne, ale jest 29 sieci afiliacyjnych działających w Polsce i proszę bardzo, życzę Wam bardzo, bardzo miłej i owocnej lektury. W kilku słowach opisane jest, co dana sieć robi, jak działa. Ja nie zadałem sobie trudu, żeby poznać wszystkie. Zainteresowała mnie sieć Web Partners, głównie dlatego, że jest polecana przez e, panią swojego czasu i oczywiście przez mój ulubiony podcast, czyli Wielka Mała Firma. E, dlatego zdecydowałem się w nim zarejestrować, abyś nie musiał go szukać w internecie. Link do niego umieściłem pod filmem. Za kliknięcie w ten link nic nie dostanę, ale jeśli się zarejestrujesz, i zaczniesz korzystać z Web Partners, e, dostanę za to 12 zł. Także gram otwarte karty. Ty również możesz to zrobić. Dostaniesz link do polecania serwisu i będziesz mógł w ten sposób zarabiać. Co dalej? Każdy program skupia innych reklamodawców. Twoim zadaniem jest znaleźć temat, którym się czujesz dobrze, wypowiedzieć na niego i podlinkować go odpowiednim produktem, odpowiednim sklepem, który chcesz polecać. Wiadomo, że efekt będzie zupełnie inny, jeśli masz. 30 subskrybentów, 300 subskrybentów, a jeszcze inny, jeżeli tych subskrybentów będzie parę milionów. Jednak pierwszy krok to spróbować. Kanały, które nie mają za wielu subskrybentów, ale za to mają kolosalnie dużo wyświetleń filmów. Filmów, które są ciekawe, które odpowiadają bezpośrednio samym tytułem na zadawane pytanie, są bezcenne i bardzo wysoko w Google. Także polecam spróbować. Ja mam. Swój pomysł na sprzęt, którego używam, na sprzęt, który mogę polecić, na sprzęt, który nie jest najdroższy, najwspanialszy na rynku, nie jest napędzaniem tego konsumpcjonizmu, jest taką odpowiedzią, jak mieć coś dobrego i niedrogiego. Zapraszam do oglądania. Na dziś to tyle. Zasubskrybuj, zostaw łapkę w górę. Trzymaj się i do zobaczenia w następnym filmie bo coraz większą frajdę mam z nagrywania tych materiałów dla was piana